Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj, po tych wszystkich tortach, mięsach, przyszedł czas na coś bardzo lekkostrawnego i dobrego dla naszego organizmu, a mianowicie kiszone warzywa. I dzisiaj tutaj pokażę Wam taki przepis mieszany na kalafiora z burakiem. Bardzo ciekawy smak, bardzo fajna kombinacja. No wiadomo, że kiszonki dla naszego organizmu są zbawienne. Przede wszystkim obniżają poziom cholesterolu i podwyższają naszą odporność. Mają również zbawienne działanie na florę bakteryjną jelit, także no tutaj to wszystko współdziała, ułatwiają trawienie, także no tutaj zalet jest bardzo dużo. No i generalnie my jako Polacy z kiszonek znamy kapustę i ogórki, tak, takie podstawowe. Teraz w kiszonki wchodzą właski, cieszą się coraz większym zainteresowaniem i ludzie poszukują właśnie jakichś takich nowych inspiracji, nowych przepisów. I tutaj też powiem, że nie tylko te warzywa są, powiedzmy, cenne jako kiszonka, ale również woda pita. I no ja na przykład, my kisimy kapusty bardzo dużo i pijemy tą wodę i nie mamy jakichś takich problemów jelitowych, no ale to właśnie dzięki kiszonkom. Co tutaj będzie potrzebne do zrobienia tej kiszonki? No podstawa to jest kalafior i buraki. W jakich proporcjach? Proporcje dobieracie sobie sami. Ja tutaj mniej więcej powiem. Oczywiście kalafiora będzie więcej, buraka mniej. Moje przepisy, moja kuchnia charakteryzuje się tym, że tutaj nie ma dokładnych ilości. To są, powiedzmy, część przepisów jest starych, które u mnie są wykonywane od dziesiątek lat i nigdy się jeszcze nic nie wydarzyło, jak nie było do deka odmierzone. Także to są najprostsze przepisy, wykonuje się je metodami naprawdę bardzo prostymi. Nie w takich sterylnych warunkach, że rękawiczki, wszystko tak jak, no nie wiem. Ja zawsze powtarzam, że dom to nie muzeum, a kuchnia to nie sala operacyjna, no i we wszystkim trzeba mieć umiar z zachowaniem rozsądku. I oprócz tutaj warzyw będzie jeszcze potrzebny kwasek cytrynowy, sól kamienna, ziarnka jałowca, kminek i chrzan. Przy czym chrzan najlepiej, żeby to był korzeń, no ale ja dzisiaj korzenia nie mam, więc świetnie zastąpi mi go chrzan tarty i oczywiście woda. No i pojemnik na kiszenie warzyw. Najlepiej jest kisić w garnku kamiennym bądź w beczce dębowej. No ale beczki dębowe, wiadomo, są ogromne. No i też ja tak pamiętam, jak moi rodzice kisili kapustę, to właśnie kisili w beczkach dębowych, a w garnkach kamiennych były takie zakiszane ogórki bądź słonina czy jakieś mięsa. Też z tego będzie odcinek, jak fajnie zakisić słoninę czy mięso, ale to nie dzisiaj. Ja tutaj wezmę się za obieranie warzyw i widzimy się za chwilkę, jak już sobie tutaj to przygotuję. Warzywa już mam obrane, przygotowane i teraz będę tutaj układać je w miarę ściśle w tym garczku glinianym. No kalafiora z burakiem nie da się ułożyć bardzo ściśle, bo tutaj są różyczki, to nie są warzywa kapustne, które można fajnie ugniatać, dogniatać, no ale mimo wszystko trzeba się starać, aby to tutaj w miarę ułożyć. I tutaj już jest pierwsza warstwa kalafiora i na to teraz pokroję w kostkę bądź w plastry buraka. Buraka można dać 2-3, to już zależy. Ja tutaj obrałam sobie 3 buraczki i taką niedużą główkę kalafiora, tak jak było pokazane na filmie. Nie wiem, czy to mi wszystko tutaj wejdzie, no ale będziemy się starać upchać. I kalafiora z burakiem jest bardzo fajnie łączyć z tego względu, że zarówno kalafior, jak i burak, oba te warzywa zapobiegają nowotworom, mają takie właściwości zapobiegające nowotworom okrężnicy i
zapobiegają również cukrzycy, także bardzo fajnie jest te oba warzywa połączyć. I teraz tutaj daję łyżeczkę kminku, chyba z tej strony będzie mi łatwiej. Posypuję to łyżeczką kminku. Kilka ziarenek jałowca, tak ze 6 sztuk. Ja tutaj mam akurat 2, 4, 6. Trafia jałowiec. I teraz dam tutaj ze 2 łyżeczki chrzanu. Rozprowadzić tutaj w tym garnku. No łatwiej byłoby, żeby to był korzeń, no ale korzenia nie ma. I ponownie kalafior z burakami. Kalafior w ogóle jest takim warzywem bardzo bogatym w błonnik. Pomaga w utrzymaniu prawidłowej pracy układu pokarmowego, także warto jest go jeść. No i tak jak mówiłam, zmniejsza ryzyko zachorowań na nowotwora okrężnicy, jak też również kalafior jest świetny w diecie wątrobowej, również i burak. Dlatego podkreślam, że tutaj bardzo fajnie jest te warzywa łączyć. Kalafior też można jeść spokojnie na surowo. Ma on bardzo duże właściwości spożywany w wersji surowej. Można buraki jeść. Też buraki są bardzo cenne, jeżeli bierze nas przeziębienie. Takiego buraka wydrążyć w środku, zasypać cukrem, zostawić na 24 godziny i później ten sok pić. Zbawienne działanie na kaszel. No tutaj mi już za dużo nie wejdzie. Ale jeszcze buraczka położymy. Ludzie kiedyś w ogóle jedli więcej kiszonek. Ja też pamiętam, jak moi rodzice kisili kapustę. Zresztą kisili jej bardzo dużo, bo sprzedawali do cellozy w Kostrzynie i na stołówki. Ale my osobiście zjadaliśmy około 2 beczek 200-kilowych. 200-litrowych, około 2 beczek, także 400 litrów, 2 takie beki o łącznej objętości 400 litrów kapusty, żeśmy przez rok zjadali, ale jadło się bardzo dużo surówek, bardzo dużo jakichś pierogi były robione, bigosy, kapusta była gotowana, także było to bezcenne. Dzisiaj ludzie odeszli od tych właśnie kiszonek, od takich warzyw, które wydzielają soki pomagające neutralizować gdzieś niewłaściwą florę bakteryjną w jelitach, aby utrzymać tą właściwą. No i dzisiaj jest taki trend, że troszeczkę się pomalutku zaczyna do tego wracać, a powinno się naprawdę wracać szybko, bo jest to zbawienne. Ręce sobie burakiem ubrudziłam, ale to nic. No i teraz zalewa. Litr wody, do litra wody łyżka soli kamiennej i łyżeczka kwasku cytrynowego. Taka płaska, tutaj tą grudkę sobie odsunę i teraz to dobrze wymieszam. Można dodać jeszcze łyżeczkę syropu klonowego. Ja tutaj nie mam syropu klonowego, więc dodam sobie łyżeczkę miodu, swojego miodu, bo tutaj chodzi, aby to troszeczkę przełamać, żeby taką słodycz wprowadzić, więc dodam miodu. I teraz to wszystko muszę rozpuścić. Jest łyżeczka miodu. Miód to już w ogóle jest król dobroci dla naszych organizmów. Również każdy poszczególny gatunek wpływa na co innego, ale generalnie miód to jest miód. Zawiera on w ogóle bezcenne związki dla naszego organizmu, ale tak niby mówi się, że miód rzepakowy jest bezcenny dla ludzi, którzy chorują na serce, na układ krążenia, na nadciśnienie. To jest właśnie miód rzepakowy, ten taki smalcowaty, biały, który jest przez wielu klientów właśnie miodem omijanym, z tego względu, że jest on taki no, smalcowaty, krótko mówiąc. Z kolei miód lipowy, wiadomo, na gardło, na tutaj
drogi oddechowe, to jest miód lipowy, ale najlepszy, jeżeli tak mówić o miodach, jest miód Manuka. To nie jest miód polski, a z polskich nawłociowy. To jest najlepszy miód, bo on ma największe właściwości takie zdrowotne dla naszego organizmu. No i miód spadziowy, produkt mszyc. Ale tutaj się rozgadałam o miodach, a odcinek jest o kiszonkach. No i teraz zalewam tutaj te moje kalafiorki z buraczkami. Musi tutaj je zalewa przykryć, tak żeby one były przykryte. I teraz tutaj przykryję talerzykiem, docisnę sobie. Nie może to zostać w takiej postaci, to musi być dociśnięte. Solidnie dociśnięte, warzywa kapustne i te takie tarte na tarkach czy w kawałku muszą być dociśnięte ręką mocno i przyduszone. Tak samo tutaj, no te są luźniejsze, bo wiadomo, kalafior ma różyczki, burak jest pokrojony na kawałki, więc muszę to docisnąć. Będą tutaj teraz w tych warzywach zachodzić procesy, jak to powiedzieć, kiśnięcia. Będzie tutaj zachodził proces kiszenia się. No i to musi być wszystko, że tak powiem, doduszone, żeby to bardzo fajnie pracowało. Jak długo to będzie kisnąć, zależy wszystko od temperatury. Będzie to stało tutaj u mnie w kuchni i ja do tego mam piec kuchenny, także postawię sobie gdzieś w ciepłym, więc myślę, że za około 3-4 dni już będzie taki bardzo fajny, lekki, delikatny smak, porównywalny do ogórków małosolnych. A żeby się kisło na fest, na taki naprawdę solidną kiszonkę, no to będzie musiało stać gdzieś dobry tydzień nawet i podejrzewam, że więcej, ale za 3 dni już będę tutaj się cieszyć swoimi kiszonkami. I tak wygląda moja tutaj propozycja kalafiora z burakiem. W kolejnym odcinku z kiszonek pokażę Wam bardzo ciekawą kompozycję różnych warzyw, połączenie tych warzyw, żeby nie tylko wytworzyły nam tutaj, żeby poprawiły nam florę bakteryjną, ale również, żeby te warzywa współgrały w połączeniu na różnego rodzaju choroby, dolegliwości, żeby gdzieś tam troszeczkę niwelowały, zapobiegały, że tak powiem, tutaj skutkom chorób, tak jak właśnie burak z kalafiorem zapobiega nowotworowi okrężnicy i cukrzycy. No, niweluje skutki, jeżeli ktoś już ma te dolegliwości, to niweluje. No i to by było dzisiaj na tyle. Jeszcze też na pewno będzie w którymś odcinku z kiszonek, bo wiadomo, że nie wszyscy o tej porze mamy swoje warzywa, ja kalafiorów też nie mam. Zabiorę Was w super miejsce, gdzie można o tej porze dostać naprawdę warzywa wysokiej jakości. Nie są to może prosto z ogródka warzywa, ale naprawdę są wysokiej jakości, także w takie miejsce Was również zabiorę. A na dzisiaj żegnam się z Wami, życzę udanych kiszonek, smacznych kiszonek i zdrowia. No przede wszystkim życzę Wam zdrowia, uśmiechu i cieszenia się tym zdrowiem. Także trzymajcie się, kochani, do następnego.